Witajcie obywatelki i obywatele, to my, Rozmowy Strajku, nazywam się Bojan Stanisławski, wraz ze mną jest dzisiaj Kamil Łukaszek. Dobry wieczór. Cześć, witam. Chciałbym, abyśmy dzisiejszy program rozpoczęli nie od kwestii tych, które wydają się najbardziej bieżące, to też najbardziej rozpalające opinię publiczną, a są nimi rozpalające nomen omen pociski artyleryjskie, bomby i inne tego rodzaju zabawki śmierci, które dziś spadły na różne miasta ukraińskie i ośrodki miejskie, mniejsze i większe, ośrodki tam militarne, decydenckie. No, o tym będziemy za chwilę mówili, ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym, żebyśmy pokrótce zajęli się takim tematem, który już od soboty spada nam z programu na program i w końcu dzisiaj jest poniedziałek i obawiałem się, zresztą powodowany twoimi uwagami, że to nam w ogóle gdzieś zniknie tutaj z przestrzeni naszych publicystycznych obserwacji, więc Kamil, odrób za nas tę pracę domową. Tak, no tutaj Bojan ma na myśli zamach terrorystyczny, do jakiego doszło na zachodzie Niemiec w miejscowości Solingen. Podczas pikniku rodzinnego najpierw niezidentyfikowany sprawca ranił kilkanaście osób. Trzy ze skutkiem śmiertelnym. W tym momencie osiem cały czas przebywa w szpitalu. Niemiecka policja szybko rozpoczęła poszukiwania za sprawcą tego zamachu, który jednak po kilkunastu godzinach sam się tak naprawdę zgłosił na policję i okazał się 26-letnim Syryjczykiem, który kilka miesięcy wcześniej był już wydalany z Niemiec, wrócił z południowej Europy, nie pamiętam gdzie on był dokładnie, wrócił do Niemiec i tam no dokonał tej rzezi, dokonał tej masakry. My generalnie jako Portal Strike nie jesteśmy kroniką kryminalną, a więc jeśli ktoś chciałby głębszego zarysowania całej tej historii, to łatwo znajdzie opowieść o tym, co się tam wydarzyło w internecie czy w prasie. Natomiast dla mnie jest istotny oczywiście kontekst polityczny tego wydarzenia. Kontekst polityczny jest o tyle istotny, że do zamachu w Solingen przyznało się dość szybko Państwo Islamskie, a więc organizacja, która miała być pokonana, prawda, przez Donald Trump nawet ostatnio wspominał, że pokonał Państwo Islamskie w 3 tygodnie. Natomiast ta organizacja, jak wskazują... Zapomniał tylko dodać, że z pomocą rosyjskiego lotnictwa to jest. Tak, dość istotny element. Ci obserwatorzy, którzy są skupieni na tym skrawku świata, takim właśnie jak między innymi Syria, wskazują na to, że od kilku już miesięcy Państwo Islamskie w związku właśnie między innymi z tym, że Rosja nie ma zasobów, żeby się temu regionowi specjalnie przyglądać, Państwo Islamskie się po prostu odradza. Ja również zdaję sobie sprawę, że fakt, iż Państwo Islamskie przyznaje się do tego aktu przemocy, nie jest równoznaczny z tym, że Państwo Islamskie faktycznie tego zamachu dokonało, bo Państwo Islamskie i różne jego odłamy częstokroć przyznaje się do różnych aktów przemocy. Rutynowo, tak, do wszystkiego co... Tak, tak jak choćby obserwowaliśmy to przy okazji zamachu w Moskwie na tę galerię handlową, prawda? Tam się szybko przyznało państwo islamskie, które, nie wiem, działało w Czeczenii czy gdzieś w Dagestanie. W Afganistanie, tak. Aha, okej, okay, tak, ale miało swoją komórkę tam w tej części Rosji. To jest jeden bardzo ciekawy wątek w moim odczuciu, który należy poruszyć, ten wątek polityczny. Drugim wątkiem politycznym jest reakcja samego niemieckiego społeczeństwa i niemieckiej władzy na to, co się wydarzyło w Solingen. Otóż po pierwsze dyskusja o ograniczeniu migracji i dużo sprawniejszym wydalaniu osób, które się w Niemczech znalazły. No, ten człowiek jest jakby człowiek, który dokonał tego zamachu. Warto na to zwrócić uwagę, że ten jego resentyment, ta jego nienawiść i to jego sklejenie się z Państwem Islamskim było właśnie spowodowane tym, że czuł on dużą niechęć do państwa niemieckiego, którego po prostu
wywaliło poza granicę, prawda? Także to jest, i tutaj ten wątek poruszają przedstawiciele CDU-CSU, że również dzisiaj Scholz w samym Solingen przybywał i mówił o tym, że tę sprawę związaną z migracją trzeba dużo bardziej regulować i regulować ją w sposób dużo bardziej drastyczny niż dotychczas. Także tutaj widać, że ta polityka Herzlich-Willkommen, o której jeszcze mówiono kilka lat temu, w przypadku Niemiec no szybko nie wróci. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci. Natomiast w moim odczuciu no jest to zawracanie Wisły kijem po prostu, prawda? Nie jestem zdania, że jakiekolwiek tego rodzaju działania, zamykanie granic, stawianie ogrodzeń na granicach, mogą w jakikolwiek wpłynąć na wielkość migracji z Afryki, czy tutaj głównie Bliskiego Wschodu do Europy. To jest też cały czas bardzo ciekawy wątek, który my jesteśmy, ja mówiłem o tym wcześniej, tak naprawdę w prologu tej dyskusji. No, być może rzeczywiście tak jest. No, ja mam wrażenie, że ta dyskusja niestety na bardzo powierzchownym poziomie, opartym wyłącznie na emocjach, toczy się od 2014 roku, czyli od tej pierwszej fali, można powiedzieć. I oczywiście za każdym razem, kiedy ta dyskusja gdzieś tam zakręca, no i wydaje się nawet przez chwilę, że być może w jakąś ścieżkę tutaj racjonalnego myślenia o tej problematyce, to natychmiast się okazuje, że dosłownie 5 metrów, jak przejdziemy właśnie tym, powiedzmy, tą dyskursywną ścieżką, to natychmiast rozwierają się te bramy emocjikowatości i to zalewa po prostu wszystkim umysły i już później znowu funkcjonujemy w tej pulpie, w tym kisielu i nie jesteśmy w stanie, no nie jesteśmy w stanie merytorycznie na ten temat rozmawiać. I tutaj tylko dwie rzeczy. Takie, no, moim zdaniem bardzo symboliczne, jeżeli chodzi o właśnie psucie procesu dyskusji na temat bardzo ważnych problemów globalnych, a takim jest na pewno migracja. I ja osobiście, znaczy nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, ja osobiście uważam, że no, emigracja, tak jak wczoraj się spieraliśmy na temat tego, czy trzeba regulować internet i treści na X-ie, czy nie, to ja uważam, że migrację trzeba regulować właśnie, ale co nie znaczy, że jestem przeciwny jej, tylko po prostu uważam, że no, niekontrolowana migracja jest wysoce szkodliwa. Uważam, że też niekontrolowalność migracji w Europie jest, reakcje na nią są przesadzone w stosunku do realnych proporcji, jakie występują, bo na przykład teraz ty tutaj mówisz o Niemczech, akurat nie wiem, jakie są proporcje, jeżeli chodzi o Niemcy, ale niedawno, gdy były te, gdy rozgrzewały rurę opinii publicznej, to co w Wielkiej Brytanii się działo, te jakieś tam rajdy, a to białych, a to muzułmanów, a to z maczetami, a to tam, nie wiem, rzucanie kamieniami w jakieś radiowozy, a to jakieś tam inne tego rodzaju historie, to po pierwsze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wówczas media w ogóle nie powiedziały o żadne praktycznie media głównego nurtu nie zająknęły się nawet słowem na temat tego, ile osób faktycznie brało udział w tych burdach, bo to wcale nie było tak dużo. To po pierwsze. Po drugie, wszyscy wtedy mówili o tym, że trzeba zatrzymać niekontrolowaną emigrację i okazało się, no ja to sprawdziłem, no przecież są dane na to, niekontrolowana migracja w Wielkiej Brytanii za rok ubiegły, 2023, to jest około między 30 a 40 tysięcy osób. I nawet załóżmy, że oni kłamią, nawet załóżmy, że jest dwa razy więcej, nie wiem, między 60 a 80 tysięcy, że to jest drobiazg w 80-milionowym społeczeństwie, czy ilu ich tam, tych Brytyjczyków w tej chwili jest. To po pierwsze. Po drugie, kontrolowana, legalna migracja to są setki tysięcy, jeżeli nie jakieś tam dobijające do miliona osób. Więc no, trochę trudno sobie wyobrazić, znaczy trudno logicznie wywnioskować, że cały porządek społeczny, kulturowy i wszelki w ogóle w Wielkiej Brytanii został wykoprytnięty w tej chwili właśnie przez to, że jakieś tam 30, 40 czy nawet 80 tysięcy, przyjmijmy, jakichś nielegalnych imigrantów się dostało na wyspę. Ale to i wydaje mi się, że to samo, to jest taki, mówię o tym dlatego, żeby wskazać na racjonalny element, który cały czas umyka. A natomiast wracając do kwestii 2014 roku, wtedy, kiedy się zaczynała ta dyskusja, to nie wiem, czy pamiętasz, to właśnie była taka, to, że Niemcy to wymyśliły sobie taką politykę, że oni tu będą przyjmować migrantów i że oni sobie tak wymyślili, bo Angela Merkel jest głupia albo strasznie dobroduszna. To jest w ogóle, to jest chyba jedna z najbardziej infantylnych i kretyńskich w ogóle pomysłów na to, jak interpretować zjawiska polityczne, że jakiś tam lider jest taki. No oczywiście od jednostki w historii czasem coś zależy, natomiast na ogół jest tak, że wszystkie te decyzje, zwłaszcza takie, które są obfite w różne skutki, są motywowane albo ekonomicznie, albo w jakiś inny sposób. Najczęściej ekonomicznie, albo ekonomicznie i w jakiś inny sposób. I wydaje mi się, że znowu to kompletnie umknęło. To znaczy, że całe konsorcjum przemysłowo-biznesowe niemieckie było bardzo za tym, żeby imigrantów przyjmować. A po drugie, Angela Merkel, która sprawowała wtedy rolę jakiegoś tam, powiedzmy, kierownika politycznego w Unii Europejskiej, przepychała się cały czas z Erdoğanem o to, no tam było wiele linii spornych, ja o tym mówiłem i pisałem wielokrotnie na strajku, ale przepychała się o to, czy kto tak naprawdę kogo trzyma za co.
No i w pewnym momencie Angela Merkel powiedziała: sprawdzam. No i wtedy okazało się, że jednak Erdoğan trzyma pewne atu w tej swojej kolekcji. No tak, no i wyszło tak, jak wyszło. No nie chcę teraz się nad tym rozwodzić, bo to było już w 2014 roku, teraz mamy, chwała Bogu, 2024, ale wskazuje na te elementy jako kompletnie zaniedbane z punktu widzenia udziału w jakiejkolwiek sensownej rozmowie na temat migracji. To samo, co ty powiedziałeś o Scholzu teraz, albo o politykach CDU czy CSU, którzy twierdzą, że o, teraz to my im pokażemy, będziemy łatwiej deportować. I ja ci muszę powiedzieć, że ja przez chwilę nawet dałem się trochę na to nabrać. To było dawno, ale trochę się dałem na to nabrać, że kurde, co to jest, no trzeba tych ludzi deportować. Dopóki nie przeprowadziłem rozmowy, zresztą na kanale w portalu Strike, z byłą redaktorką OKO.press, która mi uświadomiła jedną rzecz i faktycznie pierwszy raz muszę to przyznać, że nauczyłem się czegoś od redaktora Gazety Wyborczej czy OKO.press, która powiedziała, że to wcale nie jest takie proste. Co to znaczy, że sobie kogoś gdzieś tam wyślesz za granicę? To są procedury, to trzeba wysłać dokumenty, to muszą zadziałać odpowiednie instytucje, to trzeba dostać odpowiedź zwrotną, to ktoś musi tego człowieka przyjąć. Przecież na tym lotnisku albo na tej stacji kolejowej albo gdziekolwiek, no jak sobie to wyobrażasz, że co, napakujesz na przykład, nie wiem, hipotetycznie mówię, 300 obywateli jakiegoś kraju afrykańskiego i wyślesz ich samolotem co na tamto lotnisko i kto im udzieli, przepraszam, zgody na lądowanie, albo co, wylądujesz na siłę i co, komandosi wyjdą z tego, będziesz się przepychał ze strażą graniczną tamtego państwa? No przecież to jest absurd. Wiadomo, że większość tych ludzi, którzy przyjechali do Europy, już w tej Europie zostaną. I nie ma w ogóle polityki na temat tego, w jaki sposób zagospodarować ten potencjał już, nie chcę mówić o zasobach ludzkich, bo to okropne, ale no w jaki sposób trzeba ten potencjał kulturowy i wszelki zagospodarować i trzeba mieć na to jakiś cywilizacyjny pomysł. No, a tego w ogóle nie ma. I w tym sensie wydaje mi się, że no można mówić o tym, że nawet ta kontrolowana emigracja jest też niekontrolowana w sensie takim, że nikt nie ma na to żadnego pomysłu ani projektu. I teraz wiesz, to jakie emocje miał ten koleś, no, że tam lubił albo nie lubił państwo niemieckie, to w ogóle jest, wiesz, to jest taki jednostkowy przypadek i no, nie, pewnie nie należy go ekstrapolować. Natomiast wydaje mi się, że no, ktokolwiek pojechał do Niemiec, to prawdopodobnie nie miał powodu tych Niemiec nie polubić. I jeżeli tak się stało, no to znaczy, że no, doszło do jakiejś bardzo poważnej aberracji tutaj na tej jego ścieżce migracyjnej. Zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie te argumenty o tym, jak to Europa Zachodnia podobno wyposaża tych migrantów wszystkich w jakieś tam dobra socjalne i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli tak rzeczywiście jest, no a tutaj mamy do czynienia z taką czarną niewdzięcznością, no to znaczy, że jest na rzeczy coś więcej. I nie ma się co nawet zastanawiać, moim zdaniem, zbyt długo, cóż to coś więcej jest. Otóż ja mam na to bardzo prostą odpowiedź i myślę, że ty się z tym zechcesz zgodzić. Otóż należy zacząć właśnie obsługiwać problem, który jest u źródła tej emigracji. Więc na przykład proponuję przestać bombardować te kraje. Przestać na przykład teraz bombardować Liban, przestać grozić Iranowi, przestać bombardować Syrię, przestać robić takie rzeczy. I wtedy jest duża szansa, że albo tam, tak jak było 20 lat plądrowania politycznego i wszelkiego Afganistanu, przestać robić takie rzeczy, przestać urządzać imperialistyczne awantury na całym świecie, no to wtedy jest szansa, że ten problem no, w końcu przestanie nabierać tak niebezpiecznej dynamiki, albo przestanie się ta niebezpieczna dynamika przynajmniej rozrastać. Fajnie, że wspomniałeś o tych emocjach, które rozgrzewały tą dyskusję już od 2014 roku, bo te emocje były zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie tego sporu. Tam nie było w ogóle ani po jednej, ani po drugiej stronie żadnego rozumu praktycznego, prawda? A więc czegoś, co powinno być przesłanką wszelkiej dyskusji. Z jednej strony jacyś fantaści, że w ogóle granice to opresja, nie ma żadnych granic. Tak, tak. Wiesz, z jednej strony, no jak nie ma? No mnie wykształciło konkretne państwo, dba o wykształcenie mojej córki konkretne państwo, dba o moje zdrowie konkretne państwo, wypracowuje chcąc, nie chcąc PKB konkretnego państwa, tak? Moje podatki są kierowane na drogi w konkretnym państwie i tak można to mnożyć. Z drugiej strony jacyś zupełni fantaści i w moim odczuciu prawicowa barbaria, która mówi o zatapianiu łodzi, mordowaniu, spychaniu do morza, prawda, i tak dalej. No to były te dwa nurty tej dyskusji, które wtedy i się one w jakiś sposób okopały na swoich pozycjach, które w ogóle nie chciały się odnosić do praktycznego rozumu, do takiej dyskusji nad tym, jaka jest skala tego zjawiska, jakie są przyczyny tego zjawiska, jak możemy rozmawiać o tych przyczynach zjawiska, bo tej wojny to nie jest jedyna przyczyna, tak naprawdę. Nie, no i oczywiście, że tak, to ja symbolicznie tak się staram o tym mówić pokrótce, bo... No.
Warto też pamiętać, że historia europejskiego kolonializmu to jest bardzo krótka historia. Bismarck wraz z 14 potęgami kolonialnymi Europy podzielił Afrykę w 1885 roku podczas kongresu w Berlinie, bardzo, że tak powiem, według takich arbitralnych przesłanek, prawda? No tak, to mówisz o pewnej części tego kolonializmu, jednak historia kolonializmu od czasów wypraw portugalskich i hiszpańskich, no to sięga tam XV-XVI wieku. Chociaż wtedy oczywiście nie sprowadzano jeszcze niewolników takich tak masowo stamtąd. No tak. Tak, tylko że my się nie mierzymy w tym momencie z migracjami z Brazylii czy Ekwadoru, prawda? No tak. Tylko z Bliskiego Wschodu i Afryki. Zasygnalizowałeś, jakoby moglibyśmy się różnić tutaj w tej materii, że procesy migracyjne należy regulować. Ja co do zasady jestem fanem teorii, że wszystko należy regulować. Naprawdę. Także stąd też nasz wczorajszy spór. Ja naprawdę jestem fanem, ja jestem fanem regulacji. Dla mnie regulacje są potrzebne. No dobrze, bo ty powiedziałeś wcześniej... Przed programem powiedziałeś, że masz wykształcenie filozoficzne, no jestem filozofem, takim amatorem można powiedzieć, ale no jest taka teoria filozoficzna i tutaj myślę, że moglibyśmy znaleźć wspólny mianownik, że bez regulacji nie ma wolności, dlatego że jeżeli nie ma regulacji, no to wszyscy sobie wszystko muszą wyrywać zębami właściwie, kawały żywego mięsa, żeby jakoś się okopać, więc tutaj możemy się zgodzić. Tak to dokładnie wygląda tak naprawdę i tylko pytanie jest o skalę tych regulacji, o to w jaki, wiesz, my... Tak naprawdę doświadczyliśmy nieregulowanego procesu migracyjnego. Bardzo niedawno. Nieregulowanego i sprywatyzowanego procesu migracyjnego. Mhm. Co jest cholernie, to jest ewenement na skalę świata. Tak, tak, prawda? To prawda. Każdy, kto myśli, to wie, co mam na myśli. Jaki proces mam na myśli. O tym zresztą będziemy rozmawiać. Tak, o tym rzeczywiście będziemy, będziemy rzeczywiście za chwilę rozmawiali. Chciałbym tylko jakoś spróbować zakończyć tę kwestię, bo zaczęliśmy od zamachu, a no, skończyliśmy na różnych dywagacjach dotyczących tego, w jaki sposób można lub trzeba organizować procesy migracyjne. I myślę, że tutaj trzeba postawić jeszcze kropkę na D a propos tych naszych dywagacji, mówiąc, że migracje po prostu są potrzebne i nam będzie potrzebne jako Polsce czy w różnych krajach Europy Wschodniej, które są najszybciej wymierającymi narodami w tej chwili na całej kuli ziemskiej, że nam migracja będzie potrzebna, jeżeli chcemy w ogóle jako państwa przetrwać, jeżeli myślimy o tym jakkolwiek poważnie, o tym też za chwilę będziemy rozmawiali, to na kanwie takiego interesującego artykułu, który pojawił się w Do Rzeczy. No ale cóż, no, mieliśmy już tutaj, gościliśmy kogoś z OKO.press, to możemy teraz porozmawiać o artykule z Do Rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że jeśli myślimy o tym poważnie, to musimy uwzględnić to, że umieramy tak szybko, wymieramy tak szybko, że aby utrzymać jakikolwiek, no powiedzmy, kierunek no, rozwojowy, jakkolwiek byśmy najogólniej tego nie rozumieli, no to będą nam potrzebni migranci. Będą nam potrzebni migranci zarobkowi, będą nam potrzebni migranci, którzy no, tę lukę będą tutaj w gospodarce poszczególnych krajów wschodnioeuropejskich wypełniali i w ogóle żadnej polityki migracyjnej nie ma. I tu oczywiście wracamy do kwestii emocjonalnych, bo nie można mieć normalnej polityki w ogóle na żaden temat, nic związanego z polityką zagraniczną nie może być normalne, dlatego że no, cała Polska, myślenie Polski o świecie i nie tylko Polski oczywiście, ale no, tu bliższa koszula ciału, no, opiera się wyłącznie na emocjach. No i teraz nawiązując do tej kwestii, którą ty poruszyłeś, czyli no jakiegoś zamachowca, okej, dokonał się rzeczywiście zamach. Pytanie polega teraz na tym, co trzeba zrobić i co powinny zrobić rządy różnych państw, co powinna zrobić ewentualnie Unia Europejska, żeby zapobiegać powstawaniu tego rodzaju zamachu. Przypominam, że te zamachy nie są organizowane przez ludzi, którzy na przykład nie wiem, wtargnęli gdzieś tam przez jakąś granicę, przez lukę jakąś pomiędzy jednym a drugim strażnikiem granicznym i tam Bundesgrenzschutz jest obsadzony, co 50 metrów stoi jakiś tam oficer albo podoficer albo szeregowy i bronią tej granicy, bronią, ale tu nagle jakiś wejdzie i tam zadźga kogoś nożami. To tak się nie działa. Ci ludzie, którzy podejmują tego rodzaju działania, to są ludzie, którzy już tam są. A nie ludzie, my tu wzmocnimy granicę. No wzmocnijcie, no to fajnie, no wzmacniajcie na zdrowie, oczywiście życzymy wam wszystkiego najlepszego, ale co z tym potencjałem terrorystycznego niebezpieczeństwa, który już tam drzemie i który jest wynikiem rzeczywiście częściowo niekontrolowanej emigracji, częściowo poprawności politycznej, ale głównie w największej mierze czego jest wynikiem upadku i demontażu instytucji państwa. Tego. To jest tanie państwo, to jest austerity, to jest walka z kryzysem po 2007 roku i tak dalej, i tak dalej. To jest wynikiem tego, to jest wynikiem tych procesów, które mają jednoznacznie ekonomiczne podłoże, które przekładają się na jakość istnienia państw, w tym państw Zachodu. I ja już wielokrotnie mówiłem, że państwa Zachodu po kryzysie 2007-2011 są czymś zupełnie jakościowo odmiennym od państw Zachodu przed kryzysem.
przed tym kryzysem. Więc no, to taka moja konkluzja. Kamil, jeżeli ty byś chciał jeszcze dodać jakieś uwagi zamykające a propos tego tematu, to dawaj i przechodzimy tak, dalej. Tak, ten kryzys, który przeszedł jako kryzys 2008 roku, tak, jakoś do społecznej świadomości, ewidentnie zmienił wiele, prawda? Zniszczył po prostu. Zniszczył tak tą, przepraszam, komar, tą pozostałą strukturę państwa dobrobytu, jaką jeszcze odziedziczyliśmy po latach 60. i 70. XX wieku. To jest bardzo istotny element. Po drugie, obnażył neoliberalizm jako doktrynę zbankrutowaną. I to jest też istotne tak naprawdę w spojrzeniu, tylko że ten neoliberalizm oczywiście cały czas funkcjonuje. Tak, jest cały czas doktryną wiodącą. Jest, funkcjonuje drogą rozpędu. Taki trup, który cały czas działa, prawda? To jest zombie. Jak Harman kiedyś ładnie. No tu moglibyśmy na ten temat trochę podyskutować, bo ja mam wrażenie, że cały czas odżywa, że co jakiś czas tutaj jest resuscytacja i potem się tak. No ale dobra, to nie chcę się na ten temat wspierać teraz. Cały czas pęcznieje. Tak, natomiast wiesz, no to jest bardzo istotne, bo tego rodzaju rzeczy obserwowaliśmy właśnie w Brytanii, tak, a więc tych migrantów, którzy dotarli i są tutaj w drugim, trzecim pokoleniu i dla których państwo nie ma po prostu oferty. Nie ma dla nich żadnej oferty. To samo jest we Francji. Jest jeszcze gorzej, tak mi się wydaje nawet. Jeszcze gorzej, prawda? Te przedmieścia, które są spauperyzowane, które są pozbawione perspektyw, które pierwsza czują się... Pierwsza ofiara tego neoliberalnego krachu po 2008 roku. Pierwsza ofiara to były tak samo jak pierwszą ofiarą transformacji w Bułgarii byli Cyganie, i którzy są teraz drugie pokolenie no, analfabetów i po prostu ludzi, którzy żyją w antycywilizacyjnym porządku dorasta. Zresztą nie tylko w Bułgarii, to samo jest na Słowacji, w Rumunii i tak dalej. To pierwsze ofiary, to samo. Pierwsze ofiary to są właśnie migracyjne i tak żyjące w biedzie relatywnie do pewnych standardów z lat tam 60., 70., 80., 90., prawda? W Paryżu, nie tylko w Paryżu, w dużych, różnych, wielkich miastach, czy tam w tych ośrodkach miejskich, wokół których te przedmieścia są. Pierwsza ofiara, oczywiście kto? No oni, no, ci, którzy są inni. Tak, ci, którzy mieli nadzieję na to, że będą stanowić tak naprawdę klasę robotniczą, te niebieskie kołnierzyki. I to niestety nie wyszło. Nie udało się ich wdrożyć do systemu społeczno-gospodarczego. Co trzeba zrobić? No trzeba właśnie odrobić tę lekcję. Pytanie, czy na to trzeba nie jest... Trzeba wprowadzić socjalizm. Czy już, tak, czy to pęknięcie nie poszło już za daleko. Ja myślę, że to wiesz co, o tym jeszcze chętnie z tobą porozmawiam, tym bardziej, że właśnie zdradziłeś dzisiaj przed rozpoczęciem nagrania, że masz wykształcenie filozoficzne, więc tym bardziej chętnie będę z tobą o tym rozmawiał. No, profesor Andrzej Fursow, jeden z moich ulubionych filozofów rosyjskich, którego bardzo często właśnie słucham i tu nawet płacę za dostęp do jego wykładów niektórych online, on właśnie mówi, że odpowiedzią klas rządzących na Zachodzie dzisiaj, na kolektywnym Zachodzie jest, no oni nie wprowadzą socjalizmu oczywiście, ponieważ to zagrażałoby ich bytności, ale zdemontują kapitalizm od góry i wprowadzą coś na kształt jakiegoś takiego, jak on to nazywa, przyjaznego faszyzmu. To będzie taki przyjazny faszyzm z taką dużą dozą anestezji, żeby po prostu się ludzie nie połapali, w czym żyją. No ale dobra, zostawmy już ten temat, bo tutaj zabrniemy zaraz w jakieś takie kwestie, które są niezwykle ciekawe, ale jednak odległe od kwestii, które wyznacza, czy które oznacza tytuł naszego podcastu, czyli komentarz dnia. Więc a propos komentarzy dnia, to chciałbym, żebyśmy przenieśli się szybko na Ukrainę, dlatego że tam no, doszło do serii operacji artyleryjskich, bombowych, no, operacji wojskowych ze strony rosyjskiej, które właśnie no, uwzględniały ostrzał praktycznie na terytorium całej Ukrainy, bo to i wschodnią część no, dawnego państwa ukraińskiego i aż tutaj pod granicę polską, tam Lwów i jakieś inne miasta. Ja z pewną niechęcią komentuję akurat tę pornografię wojny, no to znaczy, że o tutaj ostrzelali, tu są eksplozje i teraz my tymi eksplozjami mamy się jakoś ekscytować. Oczywiście zupełnie nie o to mi chodzi, ale wydaje mi się, że to są operacje, no, które jednoznacznie mają po pierwsze wymiar polityczny, coś politycznie znaczą i będą miały polityczne konsekwencje. Ja też z pewną niechęcią komentuję to od razu, że tak powiem, dzisiaj na gorąco, ponieważ wiem z doświadczenia, no już rozmawiamy z Maciejem i z tobą i z Piotrem na temat tego, co dzieje się na frontach wojny ukraińskiej od przecież 2 lat i od 2 lat za każdym razem jest tak, że po mniej więcej 3 dniach dopiero się okazuje, co się tam tak naprawdę wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które wiemy na pewno już dzisiaj i tu ewentualnie bym prosił właśnie o to, żebyś jakieś spostrzeżenia polityczne na ten temat wygłosił. Po pierwsze wiadomo, że doszło do no, bardzo poważnego nadwyrężenia sieci energetycznej Ukrainy i wydaje mi się, że to było po pierwsze no, taki jakaś forma takiej przedłużającej się
odpowiedzi ze strony Rosji na coś, co zostało zapoczątkowane jeszcze w 2022 roku tym bombardowaniem, czy tym zamachem terrorystycznym na moście krymskim, który pewnie pamiętasz, tam się wysadzono samochód z, wiesz, Bogu ducha winnym kierowcą, który w ogóle nic nie wiedział, co wiezie i tak dalej, więc, więc można jednoznacznie mówić o zamachu terrorystycznym, chociażby w tym znaczeniu, chociaż moim zdaniem nie tylko sama kwestia ataku na ten most, również no, moim zdaniem można mówić o takim wymiarze tego zjawiska, ale chodzi mi o to, że od tego momentu rozpoczęła się stopniowa degradacja właśnie wojskowym sposobem. Degradacja systemu energetycznego Ukrainy. I najpierw to było, że słuchajcie, możemy wam to zrobić, nie chcemy. To przynajmniej tak ja odczytałem tę wiadomość. Jeśli ja ją tak odczytałem, no to podejrzewam, że i na Ukrainie, i na kolektywnym Zachodzie ktoś musiał ją tak odczytać. Słuchajcie, nie róbcie tak więcej, bo jeżeli będziecie tak dalej robili, to my wam naprawdę wszystko powyłączamy. I my wiemy, że wy se mówicie, że to jest pełnoskalowa wojna, że to jest tu koniec świata, że my tutaj jesteśmy zbrodniarzami wojennymi, my to wszystko wiemy, mówcie sobie tak, nas to w ogóle nie interesuje. I tam rozumiemy, że wy tu musicie mieć jakieś swoje narracje i to okej. Okay. Ale jednak... Ja wiem, znaczy my wiemy i wy wiecie, że no to nie jest pełnoskalowa wojna, bo internet działa, prąd chodzi, komunikacja miejska funkcjonuje, telefony działają i tak dalej, i tak dalej. Więc no, zróbmy coś, żeby to może nie trzeba było właśnie przepoczwarzać w taką operację, która będzie miała wymiar, jak to się zwykło mówić, pełnoskalowej wojny. No i tak kilka razy się tego rodzaju eskalacja w tym kierunku postępowała. No i wydaje się, że teraz no ta eskalacja, przynajmniej na podstawie tego, co ja przeczytałem, i tam podzieliłem się częściowo z tobą tymi informacjami, na które się natknąłem, no to wydaje się, że ta eskalacja jest no najpoważniejsza i sądzę, że najbardziej symbolicznym takim przesłaniem politycznym, czy ostrzeżeniem właśnie w ramach tej no, prowadzonej od 2022 operacji odwetowej jakiejś takiej no, pełzającej jest częściowe uszkodzenie tej, no, tego kompleksu energetycznego, który znajduje się niedaleko Kijowa i który, wyleciała mi w tej chwili z głowy nazwa tego, no nazwa tej elektrowni, tej tamy, która tam się znajduje. Zaraz to sprawdzę, gdy ty będziesz komentował, to sprawdzę i tutaj podam. No w każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że tam to uszkodzenie według mnie sygnalizuje, iż jeśli strona ukraińska nie zaprzestanie swoich wariactw, to oni naprawdę rozwalą tę tamę i zatopią Kijów i nie będą go zdobywać, tylko po prostu to miasto popłynie, jeżeli tak dalej będzie to wyglądało. I oczywiście jest jeszcze jeden element, też mi zależy na tym, żebyś to skomentował. Otóż, Kamil, jedyne miasto, które miało obronę przeciwlotniczą i które gdzieś tam jakieś rakiety zestrzeliło, to był Kijów. Wszystkie pozostałe miasta, ani Odessa, ani Nikolajew, ani nic, tam praktycznie obrony przeciwlotniczej nie było, w związku z czym wszystkie lub prawie wszystkie pociski, które zostały wystrzelone przez Rosjan, trafiły w cele, w które zostały wymierzone. Ciekawe dlaczego? A, już wiem! Otóż dlatego, że całą tę obronę przeciwlotniczą Zeleński, syrski i cała reszta tej kijowskiej zgrai wyprowadziła teraz pod Kursk, gdzie te sprzęty są rozstrzeliwane. Twój komentarz. Tak, my w ogóle z Maćkiem w lipcu jakoś i zastanawiam się, czy to zrobiliśmy, czy nie, bo planowaliśmy jedną część komentarza dnia lipcowego na początku lipca poświęcić protestom, które się odbywały w Odessie i w Charkowie, jeszcze w kilku pomniejszych miastach, dotyczących blackoutów na Ukrainie, a więc wyłączania energii w momencie, w którym Ukraina i społeczeństwo ukraińskie cierpiało z powodu bardzo potężnych upałów, a więc ludziom nie działały lodówki, nie mówiąc już o takich zbytkach jak klimatyzacja, prawda? No ale jak ci się już mięso w lodówce psuje i zaczyna śmierdzieć, to jest dużo większy problem niż klima, prawda? Wtedy na Ukrainie, w tych miastach, o których wspomniałem, wychodziły setki osób, protestując przeciwko temu, że prąd tak naprawdę jest sprzedawany za granicę cały czas, ukraiński prąd, który tam jeszcze był produkowany oraz jest przeznaczany chociażby do produkcji rolnej prowadzonej przez zagraniczne moloky. Natomiast w miastach tego prądu nie było. Jeśli rzeczywiście w tym momencie ukraińska obrona przeciwrakietowa czy przeciwlotnicza jest tak dziurawa, jaka jest, a za 6 tygodni przestanie być w miarę ciepło, a zacznie się robić zimno na Ukrainie, tak samo jak w Polsce, to istotnym elementem tego ataku
Rosji na Ukrainę jest właśnie ten wymiar, że ludzie mogą zacząć znowu w sposób jawny domagać się tego, aby rząd ukraiński zapewniał im tak naprawdę dostawy prądu. Ja dzisiaj oglądałem zdjęcia i filmy, na których w Kijowie było widać, że wystawiane są te takie ewakuacyjne baraki. Nie wiem, jak to lepiej nazwać. Jezu, a to ja nie wiem, czy ty wiesz, że oni to nazywają punktami niezwyciężoności, te ewakuacyjne baraki. Oni tak to określają. To pierwszy słyszę. No tak. Jak? Tak. Punkty niezwyciężoności. No tak, punkty niezwyciężoności. Tak. Znaczy, ja wiem, że tam... Ja pamiętam, że w 2022 roku część z tych baraków finansowała Polska. Z tych takich, no takich bangalosy, które tam mają być autonomiczne, jeśli chodzi o dostawy prądu i jakąś tam higienę. Przepraszam, tylko, jeśli pozwolisz, tylko ci na chwilę przerwę, bo okazuje się, że to ja nie zapomniałem nazwy, tylko ta elektrownia, no ona nie ma żadnej szczególnej nazwy. To jest po prostu zapora zbiornika wodnego w Kijowie i Kijowska Elektrownia Wodna, no więc to tylko tyle. Okej, okay. Także no, wymiar tego jest naprawdę więcej niż symboliczny, bo te niezwyciężoności obiekty ostatnio były używane w 2022 roku właśnie, prawda? Tak, stały sobie gdzieś w magazynach, one głównie na zachodniej części Ukrainy były tam stawiane po to, to było realizowane po to, żeby ludzie jednak nie uciekali z tej Ukrainy, żeby jednak zostawali. Jeżeli pozwolisz, Kamil, to tylko słowo, taki cytat tutaj z jednego z artykułów, który właśnie informacyjnych, taki właściwie, który sobie przetłumaczyłem szybko z jakiegoś ukraińskiego kanału właśnie telegramowego. Po raz pierwszy od 2 lat Kijów rozmieścił stacje niezwyciężoności, specjalne namioty wyposażone w ogrzewanie i energię elektryczną z generatorów. Stacje te ostatnio używane były zimą 2022-2023 i że to symbolizuje poważny wpływ tych bombardowań i tam ostrzału artyleryjskiego czy jakiegoś na system energetyczny Ukrainy. Tak, ja myślę, że w związku z takim zagrożeniem i w związku z tym, że naprawdę nadchodzi zima, ludzie zaczną tam znowuż uciekać stamtąd. Ponadto no, efektem tej ułańskiej szarży w obwodzie kurskim jest to, że Białoruś gromadzi znowu potężne oddziały na swojej południowej granicy z Ukrainą. Około 100 tysięcy wojska i jest tam gromadzony sprzęt wojsk inżynieryjnych, saperów, którzy są przystosowani do tego, żeby budować jakieś mosty pontonowe. Także niewykluczone, że również z tamtej strony w najbliższych tygodniach możemy się spodziewać białoruskiej ofensywy. Kolejnej ułańskiej, białoruskiej ofensywy, mówisz, to ciekawe, widzisz, bo ja mam takie wrażenie, że oni te wojska tam gromadzą przede wszystkim ze względu na to, że oni się obawiają, że ta ułańska fantazja, jak to piękny Ukrainy, wiersz Ukraińskiego nawiasem, tak, że może się też odbić szkawką również gdzieś na południowej granicy Białorusi. No i oczywiście, że będzie to miało jakiś tam strategiczny cel. Wszystko jedno, czy on będzie ułańsko-fantastyczny, czy będzie jakiś tam realistyczny, no ale myślę, że Łukaszenko może się tego naprawdę obawiać. Ja korespondowałem na ten temat z takim amerykańsko-rosyjskim naukowcem Andrzejem Korybko, czy tam Andrew Korybko, jak on się podpisuje. I on na przykład jest absolutnie przekonany, że Ukraina no tutaj na pewno wjedzie tam. Coś spróbuje na pewno zrobić. A z drugiej strony jest takie przekonanie po stronie tych analityków, powiedzmy no takich, którzy mają taki realny ogląd sytuacji wojskowych, że no kurczę, to byłby prawdopodobnie o wiele lepszy pomysł niż napaść na Kursk albo coś podobnego, dlatego że armia białoruska jest jednak no cokolwiek gorzej przygotowana do tego rodzaju interakcji z armią ukraińską, która już jest sprawdzona w boju i wszystko jedno, niezależnie od no, faktycznego podporządkowania operacyjnego Armii Federacji Rosyjskiej, no to jednak no, Łukaszenko na pewno by wolał tego uniknąć i tutaj no, staje na głowie, żeby no, w jakiś sposób się no, przed koniecznością tego rodzaju działań zabezpieczyć. No ale zwróć uwagę, że też że argumentacja Łukaszenki jest taka, że on się mniej boi, tak przynajmniej mówi, no to wiesz, ja mu tam do duszy nie zaglądałem, ale on mówi, że on się mniej boi właściwie tego, co zrobi Ukraina,
bo on tak mówi, że my z Ukrainą, co by tam Ukraina nie zrobiła, to my już sobie poradzimy. Już były drony, już były jakieś tam próby takiego przekroczenia granicy w tym czy w tamtym lesie, w tym czy w tamtym rejonie, sprawdzenie naszej tutaj elastyczności, odpowiedzi i tak dalej. Wszystko to było, my już tutaj jesteśmy, mamy to mniej więcej rozpracowane. Natomiast on się najbardziej boi tego, że w momencie, kiedy zostanie zaangażowany jakkolwiek gdzieś tam wojska ukraińskie na granicy właśnie z Białorusią, to że wtedy coś głupiego zrobi Polska. I ja się obawiam, że Łukaszenko może mieć rację. Ja właśnie tego się również obawiam i do tej puenty powoli zmierzałem. Chodzi mi o to, że Polska w tym momencie graniczyłaby z kolejnym państwem, który w jakiś sposób jest zaangażowany w tę wojnę. I gdyby Ukraińcy na przykład rzeczywiście, bo wiesz, tutaj jest akcja i jest reakcja. Nie wiadomo nawet, wiesz, z której strony to byłoby rozpoczęte, prawda? Czy od strony Ukrainy, czy od strony Białorusi. Mnie zastanawiają te wojska po prostu inżynieryjne na granicy z Ukrainą. Białoruskie wojska inżynieryjne. Stąd też, wiesz. I tutaj, gdyby rzeczywiście doszło do otwartego już konfliktu pomiędzy Ukrainą a Białorusią, no nasi ułani z tej strony Buga mogliby naprawdę wymyślić coś... Coś głupiego, no. Coś bardzo głupiego, prawda? Po prostu wciągnąć nas, kurczę, w wojnę. To jest wariant, który cały czas... My jakoś o tym wariancie nie chcemy pamiętać o tym, jak to się blisko dzieje. Ja z miejsca, z którego w tym momencie mówię, mam kilkadziesiąt kilometrów do Grodna, prawda? No to o tym trzeba pamiętać. Nie wiem, 70 kilometrów chyba jest do tego Grodna, tak? Tam się niedawno odbywały pod właśnie Grodnem ćwiczenia białorusko-chińskie, prawda? No tak, ja muszę ci powiedzieć, że gdybym mieszkał w pobliżu jakiejś miejscowości, no, gdzie się odbywały ćwiczenia czy manewry rosyjsko-chińskie, to prawdopodobnie czułbym się trochę bezpieczniej niż mieszkając koło Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, no ale to już taki wyłaski. tak. No, ale i tak, no, powiedzmy sobie otwarcie, najważniejsze, że nie jesteśmy w przykładowym Poznaniu, jak mawiał hipotetyczny rosyjski. Tak, hipotetyczny, tak. Hipotetycznym Poznaniu. Jak mawiał pewien rosyjski wpływowa persona. Tak, analityk. Tak. Słuchaj, skoro tematu tego ostrzału to nie będziemy próbowali nawet wyczerpać, bo jako się rzekło, no te kwestie takie operacyjne nas trochę mniej interesują. Zresztą wydaje mi się, że i tak, jeżeli chodzi o cenę polityczną, to będziemy do tego wracali właśnie po jakichś, no, znowu 48-72 godzinach. Zobaczymy wtedy, jakie podsumowania w ogóle się pokażą gdzieś tam w mediach alternatywnych i na kanałach telegramowych i no, wszędzie tam, gdzie można dotrzeć do jakiejś w miarę sensownej informacji, w miarę dobrze opracowanego komentarza czy analizy. Poza tym w tym tygodniu na pewno Maciej będzie gościł u Krzysztofa Podgórskiego, który nam objaśni dokładnie, ile rakiet, z jaką głowicą, skąd wystrzelony, gdzie trafiły, co zniszczyły i tak dalej. Ja tego z miłą chęcią wysłucham i myślę, że większość naszych widzów również, także my nie będziemy nawet udawali, że no, nawet szczątkowo jesteśmy w stanie tę wiedzę tutaj przedstawić, ale skoro już jesteśmy na Ukrainie, to chciałbym, żebyśmy i ukraińskie, i polskie tematy, i białoruskie tematy, to tutaj mam dla ciebie taką ciekawostkę, mianowicie wspomniałem o niej bardzo przejściowo wczoraj, podczas naszego live'u i nie chciałem tego rozwijać, bo też Maciej prosił, żebyśmy już tak może nie wracali intensywnie do rzeczy, które były omawiane w poprzednim tygodniu, ale jednak no, wydaje mi się, że musimy, ponieważ Duda zgodnie z tą kierunkiem, powiedzmy wektorem łańskiej fantazji czy z przyzwyczajenia może, pojechał do Kijowa, no i w tym Kijowie spotkał się oczywiście tam z prezydentem Zeleńskim, no powiedział mu tam różne rzeczy, które wy już komentowaliście w ubiegłym tygodniu, więc do tego może rzeczywiście nie będziemy wracali, ale jadąc pociągiem tam w jakiejś salonce, tak takiej, której no ja to widziałem takie rzeczy na westernach, nie wiedziałem nawet, że takie wagony jeszcze istnieją, ale on udzielił wywiadu dziennikarce kanału Zero i chciałbym ci tutaj przedstawić takie dwa fragmenty, no myślę, że one cię zainspirują do jakiegoś, bo mnie zainspirowały, więc myślę, że ciebie też. Ja tylko ostrzeżenie drobne, ludzie, którzy mają niską odporność na cringe, powinni teraz wyłączyć. I wrócić tak. Za 30 sekund. Rzeczywiście, albo nawet trochę więcej. No, zacznijmy od tej pierwszej odpowiedzi, które obie one dotyczą właściwie tematu i dlatego powiedziałem, że białoruski element tutaj też się wkrada, ponieważ dotyczą tej słynnej wymiany więźniów. I tutaj przecież trwały dyskusje na temat tego jeja, czy my nie mogliśmy, czy mogliśmy tutaj poczo buta i tam inne buty i tak dalej. No i to posłuchajmy pana prezydenta. Dlaczego oddaliśmy Pawła Rubcowa, a nie dostaliśmy nikogo w zamian, na przykład Andrzeja Poczobuta? No, Andrzej Poczobut nie jest szpiegiem. Od tego zacznijmy. Ale nie tylko szpieg, ci, którzy siedzieli w rosyjskich więzieniach, nie byli szpiegami. No, ale z naszej strony, ze strony zachodniej wymieniano szpiegów. Taka jest prawda, więc
Powiem tak. Nie uczestniczyliśmy w tych negocjacjach. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Hashtag taka jest prawda. To dla mnie jest naprawdę ten taki, no jedyne, co jestem w stanie z tego wyciągnąć. Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. Myślę, że prezydentowi się wypsnęło jednak. Myślę, że to nie było zaplanowane. Myślę, że udzieliła mu się ta atmosfera właśnie jakiegoś westernu. Że tutaj, wiesz, i ten półmrok, który tam panował cały czas na planie, myślę, że to specjalnie zostało tak zaplanowane, że tu jakieś niby prymitywne polowe warunki i tak dalej. On w białej koszuli, no niemal jak Zeleński w tej koszuli kaki, który tam chodzi cały czas. To w ogóle wszystko to było tak straszne. Ale ten wymowny brak przygotowanej odpowiedzi na rzecz, a propos której wiadomo, że została, a propos której wiadomo, że będzie indagowany, to wymowne milczenie i to kiwanie głową, no nie braliśmy udziału w tych negocjacjach, taka jest prawda. I po prostu należało moim zdaniem już w pierwszym dniu, zanim te wszystkie dyskusje się rozpoczęły, należało powiedzieć, słuchajcie, przestańcie gadać o tym, że my tu mogliśmy Rubcowa albo tego za tamtego, albo jakiegoś Poczobuta, albo jakieś inne buty, albo coś takiego. Przestańcie o tym w ogóle gadać, dlatego że my jesteśmy tylko popychadłem. No jeszcze tego nie zrozumieliście, jesteśmy tylko... Nas nikt nie pyta, nas nikt nie zaprasza, nam po prostu się wydaje rozkazy i my za napiwek wszystko robimy. Tak to wygląda. No zdumiewająca jest ta indolencja naszej głowy państwa, kiedy on nie potrafi wyartykułować trzech zbornych zdań na temat wałkowany przez media od no, niemalże miesiąca, myślę, prawda? Mówi się o tej wymianie jeńców. Ja nie wiem, czy on sugerował, co on właściwie sugerował, czy że Poczobut... Sugerował, że taka jest prawda. No to powiedział, taka jest prawda. Taka jest prawda. I moim zdaniem to jest naprawdę, przepraszam za redundancję, ale to tak rzeczywiście wygląda. Taka jest prawda, jesteśmy zerem, kanał zero. Nas przy tym stole nie zerem. Było. Nas przy tym stole nie było. W ogóle przestańcie mówić, że Polska coś może, albo ten może by mogła, ale my tu tylko sprzątamy. Nam wydają rozkazy, nam najwyżej rzucą na piwek, tak samo jak było z więzieniem w starych Kikutach, przynieść podobno w kartonowych tych, im tam rozdawali w ambasadzie te 15 czy 30 milionów dolarów. I nawet nie wiadomo, czy ktoś podatek od tego zapłacił, bo od napiwków się nie płaci, więc nie ma co. Ale przy jakim my ostatnio istotnym stole tak naprawdę jako kraj byliśmy? Przy jakim? No nie wiem, ten szczyt w Szwajcarii, w Lucernie, no ale tam się zapraszało kurwa wszystkich. Tam organizatorzy chcieli, żeby ktokolwiek tam przyjechał, prawda? No tak, To był ostatni stół, przy którym Polska siedziała. Słuchaj, dobrze, rozpoczęliśmy cringe'em, to jeszcze go uzupełnijmy, jeśli pozwolisz. Jeszcze jedno nagranie z udziałem prezydenta Dudy. Można było próbować zablokować tą wymianę szpiegów, bo od niej pani zaczęła. Można było próbować zablokować, bo polskie władze dowiedziały się o tym w ostatniej chwili. To prawda, że się zgodziły. Ale musiałyby zablokować tą wymianę. Rozumiem, że pytanie retoryczne jest takie, a apel był skierowany do nas jako do po prostu do aliantów. O to, żeby doszło. Do kelnerów chyba. Była trudna decyzja. Premier musiał tą decyzję podjąć. Rozmawiał ze mną wcześniej. Ja rozumiem, że to była trudna decyzja. Ta mienna jest bezcenna. No, nie no, niesamowite, słuchaj, ale ja już sobie jestem nawet, próbuję sobie wyobrazić tę rozmowę, jak ona przebiega między premierem i prezydentem. Trudna decyzja. Słuchaj, Andrzej, no, kazali nam się zeszmacić po raz kolejny i kazali zamknąć ryje, ruki paszwami i tak dalej, bo ja tutaj, wiesz, coś nawet myślałem, że może ten, a oni od razu to ucięli w ogóle. No i teraz nie wiem, no co my mamy zrobić, no przecież chyba tego nie zablokujemy, nie? Mogłem no to zablokować. Ale będziemy mówili, że mogliśmy. Mogliśmy to zablokować. To znaczy, rozumiesz, osoba myśląca, która na to spogląda, od razu widzi, że to jest ewidentne kłamstwo. No, nie mogli zablokować, bo nawet nie mogli poprosić o to, żeby w jakiś tutaj polski interes tym ugrać. I ja tylko stawiam tezę, nie wiem, czy się zechcesz ze mną zgodzić, ale moja teza jest taka, że to nieprawda, że to są tylko ich emocyjki. W rzeczywistości było tak, że oni mogli. Mogli poprosić, dlatego że historia ostatnich dziesięcioleci i powiedzmy zadawania się różnych rządów z amerykańskim imperializmem jest bardzo czytelna. Są takie właśnie rządy jak Polski, które robią wszystko za napiwek i po prostu nie mają w ogóle żadnej przyrodzonej ani nabytej godności, jeżeli chodzi o interakcję z kimś, kogo uważają w przestrzeni stosunków międzynarodowych, albo jest taka interakcja jak na przykład, nie wiem, rząd Turcji, który to za każdym razem, gdy Amerykanie tam przyjeżdżają i mówi, mamy taki i taki interes, to oni no dobra, słuchajcie, no to będzie kosztowało tyle, to będzie kosztowało tyle, to będzie kosztowało tyle i Amerykanie w ogóle się nie zastanawiają, tylko plują na długopis i wypisują czeki. Ale wiesz, Turcja ma jednak pewien potencjał
małego imperium. Natomiast tak, je, podobną, etos, tak. Tak. Natomiast podobne talenty i podobną asertywność wyrażają też Węgry. Kraj o połowę od Polski mniejszy. Tak, prawda? Tak, to jest niebywałe. Tak. Ale to być może też tutaj jest taka, no pobrzmiewa jakaś taka historyczny element, no kiedyś imperium jednak byli, no i coś tam znaczy. No nie, no Polska też kiedyś była imperium. No właśnie, no Polska też kiedyś była, właściwie też można. No popatrz, patrz, tak, jakby tak dobrze pogrzebać w historii, to każdy jest taki. Każdy miał element imperialny. Mały element imperialny. No tak, ale no, wydaje mi się, że ten etos rzeczywiście w Turcji, on, znaczy wydaje mi się, jestem pewien, no takie tu tak, mam tak. Dosyć, powiedziałbym, poważne obserwacje, no on jest rzeczywiście wykorzystywany, jest częścią powiedzmy nowoczesnej tureckiej tożsamości, ale no, w Polsce to wygląda właśnie tak, jakby gdyby Polacy chcieli coś załatwić, to może by nie załatwili tyle, ile by chcieli, albo może nawet połowy tego by nie załatwili, co by chcieli, ale coś by załatwili. Ale Polacy nie znaczy Polacy, no. Polska klasa polityczna no, jest spętana do tego stopnia kompleksami, że im oni dążą tylko i wyłącznie do jednego. Dla nich najważniejsze jest to, jak im ktoś sypnie oczywiście napiwek, to świetnie, ale najważniejsze jest to, żeby ktoś ich poklepał po ramieniu i powiedział, jesteście zaprosił, wspaniałym, tak, wielkim przyjechał. Narodem. O Jezu, jesteście tacy super, że normalnie ojojojojojoj. I oni wtedy po prostu się tym napawają i przez tam, nie wiem, ileś lat albo nawet pokoleń, no to mogą się po prostu tym cieszyć. I to jest jedyne, na co oni liczą. Także no, przy tego rodzaju architekturze mentalnej, która się przekłada na działania polityczne właśnie w sferze stosunków międzynarodowych dzisiaj, w takim świecie, w jakim funkcjonujemy, no to przepraszam, Polska nie ma żadnej przyszłości. Przepraszam, no, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś cynicznie, ale naprawdę, no, widzę to bardzo pesymistycznie. Ja tutaj nie mam nic do dodania. Ja jestem jedną z tych osób, która ma niską wyporność właśnie na cringe. I kiedy widzę cringe i kiedy widzę takie zachowania, jakie prezentował sobą Andrzej Duda, to mnie to boli wewnętrznie. Ja jestem tak naprawdę czujesz się trochę za to odpowiedzialny. Zdołowany też, w zastępstwie po prostu. Właśnie, wiem. To jest coś, co Amerykanie, ja odkryłem to, wiesz, ja się tak kulturą, powiedzmy popkulturą zwłaszcza tak bardzo nie interesuję, ale moja żona tu pracuje w obszarze kultury i ona mi wskazała, że jest takie poczucie właśnie, gdy jej opowiadałem o tego rodzaju emocjach, które no, mną targają czasem, gdy obserwuję takie scenki rodzajowe, to ona mi powiedziała, że to się nazywa second hand embarrassment. Tak to nazywają Amerykanie. Bardzo trafnie to nazywają. Że to jest... To coś takiego jest. Słuchaj, rozmawiamy już 47 minutę, w związku z czym jeden temat, który chciałem bardzo poruszyć, dzisiaj go nie poruszamy, przełożymy go na dzień kolejny albo może na kolejną audycję, kiedy będziemy rozmawiali ja i ty, ale chciałbym, żebyśmy go po wielkiej krótce zajawili. Otóż jest to temat moim zdaniem bardzo interesujący i bardzo ważny i z pewnym żalem przychodzi mi konstatować, że piszę o tym w sposób poważny i w sposób naprawdę wyczerpujący i w sposób taki no, mocno uargumentowany i no, w sposób racjonalny piszę o tym Tygodnik do Rzeczy. No, tygodnik jednoznacznie propisowski, z którego przekazem no, ja się naprawdę na ogół nie zgadzam w 90 czy tam 99%, ale no, gdy dziennikarze robią swoje, to należy ich pochwalić i to jest artykuł, który ukazał się na stronie Do Rzeczy wczoraj. Ja go nie będę dokładnie cytował, zresztą w ogóle nawet obszernych fragmentów nie będę cytował, bo on jest za tak zwanym paywallem, jak to się mówi w New Ponglish. Ale Marcin Skalski napisał artykuł o ukrainizacji Polski. I moim zdaniem to jest temat, który po raz pierwszy został tak w tak rzeczowy sposób poruszony, przynajmniej w tym obszarze publicystycznym. Być może były jakieś na ten temat, być może były na ten temat jakieś publikacje naukowe, no, z którymi ja się po prostu nie zetknąłem ze względu na to, że no, śledzę głównie te publicystyczne. Ale jeżeli chodzi o publicystykę i mówię to bez żadnej demagogii czy bez żadnej przesady, to jest naprawdę dobrze napisany artykuł, dobrze napisany tekst oparty o materialne przesłanki, o badania, o statystyki, o wyniki badań. No, naprawdę jest tutaj mnóstwo informacji, która w przestrzeni publicznej jest obecna tylko w drugim rzędzie, czy tam w trzecim rzędzie, to znaczy w taki sposób, że widzą to tylko ci, którzy chcą to zobaczyć, a tutaj mamy też to usystematyzowane i mamy tu wyciągnięte pewne wnioski, niektóre moim zdaniem troszeczkę zbyt hiperboliczne, ale chcę, żebyśmy na ten temat porozmawiali. Jako się rzekło, no nie będę cytował obszernych fragmentów tego tekstu, no bo dlatego, że nie chciałem naruszyć tutaj czyjejś, jak to się dzisiaj mówi, własności intelektualnej czy jakichś tam praw autorskich, ale chciałbym, żebyśmy zakończyli dzisiejszy program no właśnie taką zajawką, znaczy wrócimy do tego i sobie to umówimy, ale tutaj jest ten lead, który ja w tej chwili wyświetlam, czyli coś, co jest taka zajawka pod tytułem, która głosi, co następuje. Polacy nie będą mieli swojego państwa na wyłączność, a być może już go nie mają. Konsekwencje tego są dopiero przed nami.
Ja chcę ci powiedzieć, że po pierwsze się z tym zgadzam i zapytać ciebie, czy ty się również z taką tezą wstępną zgadzasz, a po drugie chciałbym cię zapytać, i to może będzie taka refleksja finalizująca naszą dzisiejszą rozmowę, czy ty jesteś przekonany, że Polacy chcą mieć własne państwo na wyłączność? Bo ja nie jestem tego wcale taki pewien. Artykuł jest dobry, jeśli nie bardzo dobry. On się koncentruje bardziej tak naprawdę na rzeczywistości, na kontekście tożsamości historycznej. Tak, na kontekście meta trochę, tak. To prawda. Tak, mi tutaj trochę brakuje takiego koru gospodarczego i tak. polityki międzynarodowej obecnej. Tego tak. w nim niestety nie. Brakuje mi, przepraszam, że ci przerywam, wiem, że to bardzo nieelegancko, ale brakuje mi tego, o czym ja kiedyś rozmawiałem z Maciejem, że poważne problemy natury takiej, którą natury, no, czy takiego powiedzmy w systematyce sporu etnicznego, które mogą mieć wymiar przemocowy, zaczną się dopiero wtedy, nie kiedy będziemy się tutaj o tożsamość spierać, tam Wołynka, nie Wołynka, jakieś tam takie historie, pomnik, nie pomnik, tylko gdy Polak przyjdzie po pracę do Ukraińca. Wtedy się zaczną dopiero moim zdaniem jaja. To jest bardzo, bardzo myślę, bliska przyszłość, że tego rodzaju rzeczy będą się działy tutaj. No i tego nie ma w tym artykule, to od razu... Jeden przykład tego przetwórcy owocowego, który nie wypłacił należności, o czym my mówiliśmy w strajku, sadownikom tam z ziemi sandomierskiej, jest tego dobitnym przykładem, prawda? Koleś jeździ po ukraińskich mediach i jest tam dobroczyńcą, generalnie sponsorem armii, sponsorem wojska. Tego wymiaru w tym artykule, przepraszam, nie ma, natomiast to jest sprawa bardzo ciekawa. Czy Polacy chcą mieć swoje państwo? Ja, wiesz co, to jest bardzo szeroki temat i nie wiem tak naprawdę od którego momentu historycznego należy to rozważać. Bo nie, ja tak sobie myślę teraz. Czy ty uważasz, że taki jaki mamy stan opinii publicznej wskazuje na to, że Polacy są jakkolwiek zatroskani posiadaniem własnego państwa? Bo ja na przykład, niezależnie od swoich tam jakichś poglądów tam socjalistycznych, komunistycznych, jakby marksistowskich, jakbyśmy ich tutaj nie nazwali, to jednak ja jestem państwowcem. Znaczy ja uważam, że trzeba mieć państwo. Państwo to jest instrument, który pozwala nam cokolwiek zdziałać. Gdy już nie będziemy mieli własnego państwa, to będziemy, przepraszam, jak Kurdowie, no i możemy sobie wtedy, wiesz... Pozwala, tak, chronić pracowników, chronić uboższych, realizować jakąś załatwiać politykę, sprawy, no. Tak, zborną, prawda, z jakimś rudymentarnym interesem wspólnym. Także, wiesz, ja myślę, że Polacy od 89 roku zdecydowali, że chcą się roztopić w Zachodzie. I to jest ten moment, który jest dla mnie bardzo istotny. Dla mnie ten moment jest... 89 to jest oczywiście taki symbol, prawda? Taki pachołek, który gdzieś należało wbić, bo to się zaczęło w środowiskach inteligenckich dziać dużo wcześniej, ale od tego momentu Polacy jakoby abdykują z chęci posiadania państwa na rzecz uczestnictwa w czymś większym, we wspólnocie europejskiej, która tak naprawdę się bankrutuje ekonomicznie, bankrutuje przemysłowo i bankrutuje jako pewien taki wzorzec tak, cywilizacyjny. Tak, no i to myślę, że nasza konkluzja jest niestety pesymistyczna. Polacy, zresztą nie tylko Polacy, bo to ja mogę powiedzieć i o Bułgarach i w ogóle o wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej, spóźniliśmy się na historię. Znowu, tutaj walimy na zachód wtedy, kiedy już to się wszystko rozlatuje, kiedy poważni gracze spoglądają właśnie zupełnie gdzie indziej. No ale cóż, no, historii nie oszukasz. Dobra, Kamil, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Serdecznie. Dziękuję wszystkim widzkom i widzom za to, że tu wytrwaliście wspólnie z nami. Mija 53. minuta, więc przed upływem 55. chociaż uda nam się zamknąć dzisiejszy program. Jeszcze raz dziękuję za trwałość, dziękuję za cierpliwość i zachęcam wszystkich do tego, aby subskrybować, naciskać wszystkie niezbędne guziczki, obczaić nasz kanał na Telegramie i nasz newsletter na Substacku oraz by jakoś tutaj co łaska taki gest wykonać, to zawsze jest wyjątkowo mile widziane, bo dzięki temu możemy rozwijać nasz kanał i dzięki temu możemy tworzyć więcej, jak to się znów mówi dzisiaj modnie, kontentu dla was i jest on, jak mniemam, wartościowy. No, z każdego odcinka na odcinek mamy coraz więcej odwiedzających, coraz więcej komentujących i coraz więcej oglądających, no więc liczę na to, że shitu państwo nie oglądacie. Do widzenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.